Dobrze. Siemanko w Kolonii Ren. Kolejny odcinek. Dzień dobry. Dzisiaj Mati sobie sadzi tutaj ziemniaki. Taki był plan. Tak. Halo, czemu tu jest GPS ustawiony? Wyłącz go. Dobra, i lecimy. I dzisiaj jest plan uprawić ten kawałek? Tak. I co dalej będziemy robić? Nie wiem w sumie. Bo plan jest tutaj zasadzić ziemniaki. I będziemy... Mogłeś do końca dosadzić. Dobra, jak tam chcesz. Ja tu sobie wyrównam po prostu i tutaj dojadę ten kawałek wtedy. No i myślimy nad podmianą ciągników. O! Że sprzedajemy tę szóstkę. Ups, i kupujemy John Deere'a. 220 koni. Możecie napisać, a chociaż nie, no. Wy zanim napiszecie w komentarze, to już my dawno to zrobimy. Bo jak my dwa dziennie nagrywamy odcinki praktycznie. Nie? Ziemniaków za bardzo. No ziemniaków bardzo ubyła, widzę. No to trochę sobie pojeździć na gospodarstwo. No bo ten nóż ma 20 godzin, a taki John Deere 220 koni by nam się bardziej przydał. I by świnie ogarniał? O właśnie, mieliśmy tą przyczepę zobaczyć. Przypomniało mi się. Na świnie. I te łyżki trzeba będzie poszukać wtedy większe. Dobra, ale to po tym odcinku można ogarnąć. No. Bo Ursus ma 150 koni, tam 160. A tamten by miał 220, czyli już bym był do tego. Do czego? Już by był do świn, bo z turem by był i by był do jakiejś pracy tam, nie? Jakieś oborniki, gnojowice robić. No. Czy też przyczepą pojeździć? O. Większa robotka by dla niego była. No ale ten nóż tak ma dużo, bo 20 godzin nabite, tako. Jak tam idzie te 6 na godzinę sadzić? Git. Ale powiem ci, że trzeba zajechać za chwilę na gospę. No, ja będę musiał co dalej robić, bo w sumie mamy wszystko posiane już. Będziesz mógł sadzić ze mną. Czym? Będziesz siedział na tej górze i będziesz tam podawał te ziemniaki. Nie no. Pobiegam może po polach, zobaczę co by tu kupić. Znaczy no, na razie to ciągnie trzeba kupić, to wiem. Ale jak nam zostanie kasy, to jakieś pole trzeba będzie kupić. Nie wiem czemu, ale bym w 15 zainwestował i te drzewa tam wycapował. A nie wiem. Wyciąć drzewa? No. I wtedy jeszcze kasa za te drzewa by była. Także to brzmi jak plan. Tak mi się coś zdaje. No a w kolejnym odcinku myślę, że już będzie czas na żniwa, nie? A i o właśnie, i co z tym kombajnem? Bierzemy jakiś kombajn drugi czy nie? Na razie bym jeszcze poczekał, bo on ma duży header. Jeszcze. No. Ale można na przykład zrobić tak, że kupimy ciągnik, to wtedy możemy kupić... A się dokupić, nie kupić. No. Ja bym na dwa kosił. Fajnie by było. A wtedy jakbyś mu się bardziej rozwinął, to tak jest trzeba ci kupić kolejnego. No bo to ja nie chcę zrobić tak jak na Felsbrunie zrobiliśmy, bo tam trochę za duży przeskok zrobiliśmy. Znaczy w zasadzie tam zrobiliśmy tak jakby, no, z dwóch headerów jeden, nie? No ale dobra, Felsbrun to jest w ogóle inna seria. I właśnie ten odcinek z Felsbruna był, będzie przed tym odcinkiem, bo to jest 20 który? Z 7 albo... Nie, czekaj. To jest 28 albo 9 odcinek już. Powiem ci, że nawet już nie liczę, bo nie zapisuję tutaj numerków. Ale wiem tyle, że... Że się... O, lag. Że się ładnie tutaj rozwijamy.
Albo byś kupił, znaczy nie kupił, tylko wypożyczył, gdybyś ze mną chciał. Znaczy, no, wsadził. Co, sadzarkę wypożyczyć? No, tylko gdzie te sezarki są, bo ja ich nie widzę? Sadzarki są w technologii ziemniaków. Chyba, no. Dobra, już wypożyczone. No, to bierz i leci. Dwa. No, Dobra. jedno. Ale A i siewnik tutaj u sąsiada zostawiliśmy. No bo no nie ma miejsca na gospodarstwie, no. Musimy się rozstawiać po sąsiadach maszynami. No, no co? problemu. No tak jest, że o sąsiadach się rozstawiamy. Ty, no ja dopiero dopełniłem, miałam już 60%. Ty. Jak to żreli? Ta mapa nie przewidziała takich maszyn, jakie my chcemy mieć tutaj. No, trochę tak. Ale byśmy na przykład tutaj mogli te drzewa ściąć, byśmy tu mogli pole powiększyć koło tej 18. Patrz, to jest tyle pomysłów, żeby tu podnieść szok. Pomysłów jest, tylko czasu. Czasu i finansów nie ma. Czas może i by się znalazł, ale gorzej z finansami. A to my na te żniwa już kupujemy po tych żniwach ciągnik, czy nie? No już raczej tak, nie? Bo przynajmniej coś już robię w tych polu. O, no i wtedy by się przydało idealnie, bo byłby ten. Albo. A nie, to w sumie nie ma sensu. Pomyślałem, żeby zostawić Ursusa i po prostu zapiąć go do rożnika, nie? To nie ma sensu. Mniejszego sensu. To chyba nie wiem, czy nie lepiej już jeździć tym jednym John Deere'em i się po prostu rozczepiać i ładować, albo mini ładowarką ładować. Czy zależy, jaka będzie łyżka. Ja bym zrobił tak. Na początku pobrałbym łyżkę z modhuba z większą pojemnością. Wtedy bym sprzedał Ursusa, bo i tak będziemy mieć większego John Deere'a. Sprzedam bym ładowarkę, bo i tak by była większa pojemność w łyżce i to by się bardziej opłacało. Albo nie wiem, dokupić jakiś ciągnik jeszcze do tego, żeby pomyśleć na drugie ciągniki od razu. Możemy na następny ciągnik wziąć na przykład gumę czarną, byśmy sobie z modhuba. Czarna puma, no to by miała 300 koni. No to myślę, że. Zajebiste. Ale miałem, ja używałem. I by była git wtedy. Tak byśmy mogli zrobić. Jak myślisz nad tym? Albo co myślisz o tym New Holland? Czekaj, czy on jest dodany w ogóle? Kurde, nie mam go tu. Niedobrze. Czy on dłużej był? Nie. Dobra, myślałem, że mam tego New Holanda tutaj dodanego, ale nie mam jednak. Bo jest taki New Holand T7 też fajny, 300 koni, 10. Widziałem, ale ja bym pumę wziął czarną, bo ja nigdy w sumie nią nie jeździłem. No to Chciałbym. można i czarną pumę się. Takie ciągniki by były i to by nam na pewno wystarczyło. No nie wiem, czyżby przypadkiem do końca nie były. I na przykład do tego wziąć jakieś buki, byśmy sobie orali. O, teraz mi dałeś pomysł fajny. Co wymyśliłem? No dawaj, mów. Albo tę naszą piątkę sprzedać obrotową. No. Nie wiem, czy I widziałeś te tak pługi teraz. zagonowe. Widziałem, no. No one fajne są. I byśmy Czemu tymi nie? mniejszymi ciągnikami mogli orać.
Ja bym ci powiem, żebym lepiej dał na. Aha, ty taką masz. No. A to ja tam mi się tam wtedy nie opłaca jechać. No nie. Ty raz robisz. No dobra, no to ja tu zostanę. Już. To możesz jakieś kontrakty poszukać. No to wiesz, w czym jest problem, nie? No tam jest nawóz. No, powinien być jeszcze nawóz. Ale w czym teraz? Na gospodarce. Znaczy nie na gospodarce, tylko na tym. Na sklepie powinien być nawóz. No dobra. No, to co ja chciałem, to ja bym zrobił tak, żebyśmy zrobili tak jakby... Żeby nie mieć zakona w Google, bo oni są do Google na zawracaniu albo coś tam, są do Google, tak? No właśnie, wiesz, jak tymi zagonowymi fajnie szybko idzie? No, a ty nie mogę kontaktu wypożyczać, wiesz co? A, bo nie masz kierowniczka pewnie. No, nie ma. A, no i tak jest. I ja bym wziął podwieszany, bo podwieszany wykręcisz i lecisz dalej, a nie tak zagonowy, więc musisz się nawracać. Tylko, że zagonowym to byś przez środek się przeciął i elegancko. Tylko, że zagonowy jest trochę do dupy, bo jest tylko... jest obrotowy, no? Też. Więc trochę ja bym wolał. Właśnie zagonowymi fajnie się orze. Na środku robisz sobie przejazd i w kółko sobie orzesz. Trochę tam jest, nie powiem, czy nie. Trochę bym spychał. Ale to ja bym może powiedział. Albo możemy za moda dodać? Mood real. Na przykład jak będzie padał deszcz, to ciągniki będą się kopać. I to nie jest tak, gdy on będzie jechał jak ten rea, bo to będzie tak dziwnie jeździł. I się ciągle kopał, tylko będzie jak będzie deszcz. O, to deszczu tutaj jest rzadko. No, ci powiem, że rzadko tylko nie jest ten deszcz. Ale fajnie mieć takie coś. No, pomyślimy. Okej, 29, jestem już koło tego prawa. A no, widzę. No, i tak to wygląda. A ta sadzarka fajna do ziemniaków. A urs to daje radę, czy tak średnio? Daje radę. Może lekko przód jest przylekki, ale... Ale nie podnosi go, tylko koła tak jakby. Lekko w powietrzu idą. No ale ten John Deere. Jak będzie, no to on będzie już miał obciążnik własny do przodu. Obciążnik do przodu? No. No przez turem cały nie będzie czas jeździł, nie? Zawsze tur można gdzieś tam na bok sobie odczepić. Albo po prostu mieć tur podczepiony i być powiem, to nic nie zmienia tak naprawdę. No wiem. Pomysłów jest dużo tylko. Czy czasu ma to być? Nie, ja bym na to sami. Niż na czas, na rzekę. Dobra, ja mam 3 przejazdy i koniec. No i git. No, a w kolejnym ci już nie ma, jak mówię. Na 2 kombajny, czy na 1? Aha, masz kasę na kombaj? No, wypożyczyć trzeba. Na testy wziąć jakiś fajny. John Deere był, to co teraz proponujesz? Właśnie. Ja bym proponował. Czy masa ja? Ja nie jestem w sensie, to ten sam, to prawie to samo. Ja bym na testy bym sobie wziął tego Russell Marsha.
Można, można. No, to są nie fajne. Grałem na nim już nieraz. I taki header do niego 9 metrów. I myślę, że będzie zajebisty wtedy. No to praktycznie to samo co rządzi. No, nie pytałem, ale... Chociaż, żeby nie Jandir, nie? Żeby to nie była ta sama firma. No rządzi już był na to. No, to można by sobie jeszcze. Pomyślimy. Do żniw mamy jeszcze 15 minut. Może te żniwa będą jeszcze dzisiaj. Na pewno. No mówię, że do żniw mamy 15 minut. Więc... Najprawdopodobniej od razu sobie go nagramy, żeby... Żeby było... Ile my w ogóle już odcinków na zapas chyba nagraliśmy. To dobrze, przynajmniej mam co wrzucać. Codziennie jeden odcinek. Daily, normalnie. Tylko jest problem taki. A dobra, Felsbruna mam nagranego. Mam, dobra. Na jutro będzie Kolonia. Odcinek numer sprostowania słomy, czyli nie, to będzie chyba 27. Prostowanie No jest. słomy. I to jest 29 Jestem. według moich obliczeń. Ile z tych odcinków będzie? Cztery chyba wyjdą, nie? Stoi. O! Robotka skończona. Elegancko, 2000. A, właśnie. Na te żniwa mieliśmy przyczepy kupić przecież. Ja bym lepiej inwestował w ciągnik, nie? Bo patrz, te przecie... ta jedna przyczepa, na przykład możemy wypożyczyć tą, co ty chcesz, na przykład sprawdzić ona, czy jak ona działa. O, Nie tak. wiem, jak ona działa. Pojedź na Gospodę, bo ładuj, nie? A się da? No i kliknąć. Żebyśmy go nie stracili, bo to mało, za dużo jest tego. No, zawsze można 11 dodać. Ale my przecież tak nie robimy nigdy. Co ty tam gadasz? Nie no, bardzo. Ale byłaby taka możliwość. O, właśnie ty! Tylko kurczę. Co? Iki. Sadzarki się nie da wyładować przecież. A weź pokaż. Nie da się naprawdę? No nie da się sadzarki wyładować. Nie chcę do dupy. Chłopie, ona bierze z ziaren, ale już wyładować jej nie da. No to fajna gra. Dobra, to ją ten, wiesz, rachuciachu ją zrób. To zwróć ją. Dobra. O, mamy 18 minut, to myślę, że będziemy chyba kończyć. Albo czekaj, nie, zostaw ją. Cezareckie, przynajmniej mnie tłukie jakieś ładnie. No, Oskarż mówił, że on lubi krótsze odcinki, także uwinęliśmy się z 19 minut, także roboty nie ma więcej, także myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Co ty myślisz? 15 minut, a tak to po 40? No można, można. No bo i tak nie ma już roboty, a na siłę szukać roboty bez sensu. No dobra, no to kończymy. My musimy jeszcze pomyśleć, jak będziemy tą kukurydzę zbierać. Czy na jeden kombajn, czy na dwa do niej zbierać. To się dowiecie w kolejnym odcinku. No, na razie.